na końcu, to szybciutko. Kochani, wystarczy tylko słuchać to, co mówię przez mikrofon i idealnie wam wyjdzie. Oczywiście to jest bardzo ważne. Jak mówię start, to wszyscy ruszamy do przodu. Jeżeli ktoś przede mną nie ruszy, to go podeptam. To jest jego problem. Także wszyscy ruszamy. Troszkę więcej miejsca między sobą. Troszkę więcej miejsca. Troszkę więcej miejsca. Oczywiście, już powiem metodę tańca. Panie są po prawej stronie. Panie są po prawej stronie. Mężczyzny. Wiecie dlaczego? Ponieważ mężczyzna zazwyczaj w prawej kieszeni trzyma pieniądze. I wtedy ta pani ma łatwiejszy dostęp do tych pieniędzy. Dobrze, drodzy. Troszkę szerzej, bo się podeptacie. Czyli możemy iść bardziej szeroko, bardziej się rozszerzyć. Idziemy dalej. Żeby bardziej mieć więcej miejsca. Uwaga, panowie, prostujemy się. Lewa ręka za siebie. Tak jest, niektórym wyjdzie brzuszek Kubusia Puchatka. To nie jest brzuszek, to jest niedozrost, panowie. To jest niedozrost. Uwaga, drodzy państwo. Poloneza czas zacząć. Podko może rusza i z lekka zawinąwszy wyloty kontusza, wąsa pokręcając podą rękę Zosi. Skłoniwszy się grzecznie, pierwszą parę prosi. Za podko może krzewy pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto taniec. On prowadzi. I oczywiście ruszamy od prawej nogi wszyscy razem. Raz, dwa i ruszamy. Troszkę głośniej muzyczka. I uginamy kolana. Oczywiście panie uśmiechają się do panów, uwodzą przepięknym wzrokiem panów, a panowie odwdzięczają się tym samym. I oczywiście na trzy mocno uginamy kolana. Drodzy
Państwo, zapomniałem powiedzieć, że polonez trwa 47 minut. I uginamy kolana mocno! Uwaga, zaraz będzie zamiana! Agnieszko, idziesz na śladę i zamieniamy się! Teraz wydźwigacie ręce, a my idziemy pod wami! Idziemy, kochani! Państwo, jedziemy dalej. Czwórka na prawo, czwórka na lewo. Małe kroczki, małe. Czwórka na prawo, czwórka na lewo. Kolana!
Łączymy się w czwóreczki. Jeżeli na końcu będą dwójeczki, to się łączą w czwóreczki. I łączymy się na końcu w czwóreczki. A my robimy ósemeczki już! Ósemeczki! Ósemki, ósemki! Ale to nie wszystko! Idą Państwo, ósemka na prawo, ósemka na lewo! Tego jeszcze nie było w Jastrzębiu? Ósemka na prawo, ósemka na lewo! I wszyscy mocno uginamy kolana! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Uwaga, uwaga i łączymy się w szesnastki. W szesnastki się łączymy, Krzysiu. Czyli osoby z zewnątrz, dbające o linię, muszą nadrobić cały łuk. Łączymy się w szesnastki. No to my idziemy na akustyka. Przytulamy się teraz do siebie, żeby się zmieścić. I mocno uginamy kolana. Uwaga, uwaga, tego jeszcze nie było. Szesnastka w prawo, szesnastka w lewo. Szesnastka w prawo, szesnastka w lewo. Uwaga, uwaga! I łączymy się w 32! Zakręcamy, zakręcamy, łączymy się w 32! Osoby po zewnątrz muszą to nadrobić. I jeszcze bardziej się przytulamy, idziemy do środka! Rozciągniemy się, spoko, spoko! Między namiotem, między namiotem! Powolutku, powolutku młodzieży! I rozciągamy się! I oczywiście chwytamy się za ręce z powrotem za namiotem. I rozciągamy się na całą długość! I stoimy w miejscu, w jednym rzędzie, ładnie! Ustawiamy się, ustawiamy się. Wszyscy razem! Raz, dwa, trzy, mocno! Ja to nazywam tak zwane ubijanie kapusty. Uwaga! Jestem troszkę niski, mało mnie widać. Osoby, które robią za panów, będą się odwracać w prawo, a panie, które robią za panie, będą się odwracać w lewo. Uwaga, trzy, cztery i... I w drugą stronę! I teraz wszyscy mocno się przytulamy! I gorące brawa za wspaniale wykonanego poloneza! Uwaga, kochani, to nie wszystko. Ja teraz krzyknę Wiwat Wośb, odpowiadamy Wiwat! Wiwat Wośb! Wiwat! Ale to było słabe. To było słabe. Uwaga, Wiwat Wośb! Wiwat! No, ale ludzie, co jest? Troszkę żywiej, wy tu też krzyczycie. Uwaga, Wiwat Wośb! Wiwat! Wiwat Wośb! Wiwat! Wiwat Wośb! I oczywiście oddaję teraz głos naszym prowadzącym, Krzysztofowi i Kamilowi. Gorące brawa dla was! Gorące brawa! Zostajemy wszyscy po scenie, idziemy po scenę.